Jakieś dłuższe może. Żona żołnierza Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej opowiada o śmierci ich wspólnego znajomego, który odbywał karę w miejscu w więzieniu. Po pewnym czasie zawerbowali go do ČVK Wagner z propozycją zastąpić 15 lat pozbawienia woli na udział w działaniach wojennych na terenie Ukrainy. Halo. No kuźwa, trzeba uzgadniać na początku, żeby do ciebie zadzwonić. No to telefon w kuchni leży, a ja w pokoju. Pamiętasz z czytyrki chłopaka Jura Urgan, Urgin, pamiętasz? Tak, kiedyś ci go pokazywałam, mówiłam, na mojej kolinie uczył się, jeździł. Pamiętasz instruktora? 15 lat dostał. No i za co? A coś tam rozbój grupą osób z użyciem broni. Ostatecznie pod koniec listopada zadzwonili do siostry i powiedzieli, że jego pół ciała, to znaczy tylko jego część ta z góry, znajduje się w Kosnicy w Petersburgu. I że niby zabierajcie, deportujcie, powinniście pogrzebać się z własnym kosztem, zaczynają, no to wszystko się zrezygnowali, odmówili siostrze, trochę później to się okazało, czyli dostał medal i 5 milionów dostanie od państwa. Okazuje się, że zawerbowali go wagnerowcy. I on pojechał na Ukrainę. Ani matka, ani siostra, nikt nie wiedział o tym. Nie wytrzymał tam długo. No i tylko połowę Jurika wysłali tutaj. O chujeć. Aha. Co? Innych opcji tam nie było wrócić stamtąd. Matka jest zaskoczona, że niby w więzieniu siedział, przecież nikomu nie powiedział, że pójdzie poszedł na wojnę. No a komu miał powiedzieć? No jej, no ale przecież istnieje różnica, 15 lat albo pół roku. No, no istnieje, jeśli dożyjesz, ale tam zazwyczaj to zasadniczo nie da się nichuja przeżyć.